Witajcie, drodzy uczniowie. Zapraszam Was na lekcję rytmiki, którą rozpoczniemy sobie. Ja teraz odłożę telefon, muszę to zrobić, ponieważ będę grała wstęp do lekcji. Pamiętacie, zawsze każde zajęcia zaczynamy od ustawienia się w kole i w tym kole rozpoznajemy i wykonujemy poszczególne rytmy. I teraz też tak będzie. Zapraszam Was do tego. Najpierw będą rytmy jednotaktowe, a potem już się pojawią dwutaktowe. Waszym zadaniem jest rozpoznać je i wykonać. Zatem zachęcam, żebyście znaleźli sobie troszkę przestrzeni, czy wykorzystali sobie przestrzeń, którą macie wokół siebie i poćwiczymy troszkę. Takie jest metrum. Czyli 4/4. I pierwszy rytm. Sasa hop, sasa hop, po dwie, sasa hop.
Napiszemy sobie lekcja piąta. Temat to takie utrwalenie wiadomości. W pierwszym ćwiczeniu trzeba będzie poukładać takty we właściwej kolejności. Przyglądnijcie się. Ja tutaj podpisałam, ponumerowałam te takty, nawet zrobiłam to kolorami, żeby tak fajniej było, przyjemniej. I napisałam takie cztery kreski. I nad tymi właśnie kreskami, na tych kreskach trzeba będzie napisać odpowiednią cyfrę rzymską. Czyli ja Wam zaśpiewam teraz, nie będę grać, zaśpiewam Wam krótki utworek i Wy będziecie musieli zgadnąć i rozpoznać, w jakiej kolejności poukładane są te takty, rytm. No to uwaga. Pam pa pa pam pa 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 pam pa 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 pam pa pa pam pam pa pam pa 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 pam pa pa. Jeszcze raz. Pam pa pa pam pa pa pam 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 pa pa pam 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 pa pa pam pam pa pam 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 pa 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 pam pa pa. I ostatni raz. Pam pa pa pam pa 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 pam pa 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 pam pa pa pam pam pa pam pa 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 pam pa pa. Tak, i prawidłowa odpowiedź to jest takt trzeci, pierwszy, drugi i czwarty. W takiej kolejności powinny być ułożone te takty. I drugie ćwiczenie. W drugim ćwiczeniu to już mam nadzieję, że wszyscy śmigają. Trzeba będzie połączyć nazwę z zapisem nutowym. Czyli mamy tak. No właśnie, szesnasteczki łączymy z grupą czterech szesnastek. Sasa, hop. Powinniśmy połączyć z dwiema szesnastkami i ósemką. Podskok z ósemką, z kropką i szesnastką. I hop, sasa z ósemką i z dwiema szesnastkami. I proszę przepisać sobie tę lekcję. I teraz uchylę Wam rąbka tajemnicy, o czym będziemy się uczyć na następnej lekcji. Zobaczcie, tu mamy taką dziewczynkę, która... Co ona robi? Widzicie? To jest taka mała Ania, która skacze sobie na skakance. I skacząc na tej skakance, wybija charakterystyczny rytm. Taki. Tak skacze. Papam, 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 papam. I posłuchamy piosenki. Piosenka jest o małej Ani. Mała Ania na skakance skacze, przeskakuje sznurek, jak się patrzy. Przeskok, przeskok, taki rytm wybija. Przeskok, przeskok, czas sobie umila. Przeskok, przeskok, taki rytm wybija.
teraz zagram tą samą piosenkę już z akompaniamentem. I proszę, żebyście troszkę sobie pośpiewali. Zaraz Wam zagram tą piosenkę tak, tylko w wersji instrumentalnej. I proszę, żebyście się z tą piosenką zaprzyjaźnili i można wziąć skakankę i troszkę sobie poskakać, nie zaszkodzi. Uwaga, gram tylko w wersję instrumentalną. Skaczę na tej skakance. O! Także papam, 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 papam. Taki jest rytm. A jeśli chodzi o Was, o! Tak powinny być nogi ustawione. Papam, 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 papam. No właśnie. I dzięki tej piosence wiemy, że o czym my się będziemy uczyć na następnej lekcji. Tylko nie mówcie nikomu, to jest wielka tajemnica. O, przeskok, zobaczcie. Taka odwrotność podskoku. Przeskok. Czyli szesnastka i ósemka z kropką. Można sobie gdzieś tą Anię narysować, albo w zeszycie, albo na jakiejś kartce. Dziękuję serdecznie za lekcję. Do widzenia.